Nagranie voice over to trudne zadanie. Brak asertywności u introwertyka spowodował, że się zgodził. Pomysł przyszedł 15 lat temu. Doczepiłem do głowy kamerę VHS i nagrywałem. Pamiętam, że nazwałem to rezystenza. Nie byłem w stanie funkcjonować normalnie. Jestem dziś po drugim szczepieniu Pfizer. Nie spałem w nocy, więc moja mowa może być naganna. Ale dużo nudniejsze rzeczy nagrywano w pracach wideo. To jest sztuka kontemplacyjna. Nagrywam to również po to, żeby porównać, jak działa mój umysł teraz, po 15 latach. Teraz w 2021 jest tak, że o 7 szczekiem budzi mnie haker, jeden z najpopularniejszych psów w kraju. To jest codziennie. Nie mam pojęcia, jak on zlicza te godziny. Zawsze na moment się tu zatrzymuję, żeby nie myślał, że ma nade mną pełną kontrolę. Poza przykrymi ruminacjami, jedna z ulubionych zabaw to próba wejścia w świadomość hakera albo wektora. No, cześć. Była taka praca filozoficzna, jak to jest być nietoperzem, pisana przez Thomasa Nagla. Często o niej myślę w kontekście psów. No i potem są lekarstwa. Mam notatnik ciężkich bólów głowy, bo tak sugerował lekarz, żeby kiedyś znaleźć pattern i powód migreny. Ciągle nic nie znalazłem. No prawie codziennie muszę załatwiać sprawy z bólem głowy. Nerw trójdzielny razem z nerwem potylicznym nie chcą się dogadać. Tak twierdzą lekarze. Ten kropkowany wykres to nasilenie bólu paru dni.
Było to bardzo złe. Zabrakło mi i suma migrenu i pregabeliny. I boli cię od nasady nosa aż do potylicy. Miałem czas, żeby przyjrzeć się bólowi, zrobić z niego jakąś bryłę i obracać nim. Tak sugerują ci od mindfulness. Gówno prawda. To nie jest rekreacja. Gdybym tego nie zażył, to wasz ekran zrobiłby się czarny z bólu. Spożywanie opioidów pasowało kiedyś do etosu artysty. Teraz w dobie wege, insta, feed i glamour patrzą na ciebie jak na człowieka drugiej kategorii. Mógłbym o tym w ogóle nie mówić, ale ból fizyczny i jego łagodzenie jest sporym elementem mojego dnia, więc po co to pomijać? No jeszcze zwykły magnez z witaminą na skaczącą powiekę i chwila ciszy. Ból i niepokój zanikają po 15 minutach. Zostaw. No jest kotek. Hector i Hacker idą spać na górę, a ja schodzę w dół do pracowni. Jest mi duszno, ale patrzę na ten czyjś obraz, barwy pociemniałe i wiem, co z nim zrobić. Zamalowanie cudzych obrazów ma w sobie coś z agresji, ale daje też piękną podmalówkę. Portal z innego świata, który zaczyna grać z nowo naniesionymi rzeczami. Czasem szukam referencji w zależności od tego, jakim sposobem danego dnia malować.
teraz znajduję jakiegoś półnaiwnego malarza, nie pamiętam nazwiska. No i do rozcieńczania używam zwykłej benzyny ekstrakcyjnej, nawet samochodowa przejdzie. Tyle, że po odparowaniu jest jakby bardziej tłusta. Nigdy żadnych organicznych wytworów, nigdy olej lniany. Jeszcze z technicznych aspektów używam farb Rembrandt albo czasem tańszych Van Goghów, ale jeśli chodzi o trwałe marki, to w Polsce nie ma wielkiego wyboru. Są to znane i dosyć drogie produkty. Ten wyciemniały po 50 latach obraz to właśnie efekt wiary. Organiczne sprawy, tempera z jajkiem, olej lniany, sykatywa z naturalnych składników. Niestety współczesna chemia daje lepszą trwałość, a trzymanie się starych metod to jak, no nie wiem. Malowanie zaczynam celowo, bezmyślnie, na przekór codziennym problemom z ruminacjami i męczącymi kaskadami myśli. Na tym u mnie polega odpoczynek podczas malowania. Jeszcze nie mam pojęcia, co będzie na obrazie. Robię plamy intuicyjnie, trzymając się wagi kompozycji. Rozumiecie, trochę za ciężko po prawej, to zrób akcent z lewej, tym podobne. Ten portal z winogron i owoców w tle jest wspaniały, bo to jest jak malowanie po jakimś analogowym monitorze, który wyświetla starego GIFa. I tutaj co? No, żeby
Portal nie był zbyt dosłowny, wypada zrobić gradient z nowej epoki, z dzisiejszej farby do starej epoki tego ciemnozielonego tła. A jebane, nie chce się czasem odkręcić nawet przez rękaw. Muszę mówić ciszej, żeby nie obudzić osób. I znalazłem ten sam odcień zieleni. Pokrywam część świeżą, drugą rzeczywistością, tak jakby nowe niebo. Wracamy do wzrokowej oceny wagi kompozycji. Nikt mnie tego nie uczył. Myślę, że niektórzy po prostu mają gęstsze obszary przetwarzania obrazu. Oczywiście kosztem innych obszarów, na przykład spraw socjalnych, odczuwania bólu. Coś za coś, nie możesz mieć wszystkiego. I teraz powstała jakaś decyzja o czarnej przestrzeni z lewej strony. Całość wydaje się płaska, bez głębokości, więc trzeba to zrobić. No i tu widać typowy, standardowy rozkład wagi. Jasna plama po prawej, neutralizowana przez czarną, większą na środku. Te napięcia są przeze mnie jakby fizycznie odczuwane. W głowie jako przyjemne smyranie. Malowanie ludzkiej sylwetki jest cholernie stresujące. Nie jestem komiksiarzem, który latami używa tego samego patentu na człowieka. Malarze różnie kombinują, na przykład robiąc defacing, czyli kobieta bez twarzy ma niby być bardziej intrygująca. Na Instagramie teraz jest moda na wielkie sylwetki, lekko zdeformowane z wyraźną twarzą, najlepiej kobiety lub ludzie z odległych krajów, będące ofiarami reżimu. Teraz na przykład jest na obrazach w Instagramie więcej Palestyńczyków. To było dość ciekawe, że Instagram zaczyna wpływać na styl malowania ogółu. Ze względu na wymuszoną kwadratową formę i maleńki ekran, obrazy idą w kierunku kontrastów wielkich twarzy i oczu, tak żeby w ogóle było coś widać na Insta. Ten obraz na przykład kompletnie się nie nadaje. Na Instagramie będzie paskiem grubości wstążki. Kadrowanie z kolei psuje napięcie kompozycji, więc odpada. Dzisiaj wychodzi mi akurat taki człowiek. Podpatrywałem wcześniej na przykład Ernsta i naiwnych malarzy. Tak trochę się dziś czuję po tej pregabalinie i opioidzie, więc w pewnym sensie na razie maluję w zgodzie ze sobą samym.
I postać jest skończona. Teraz czas na przeciwwagę. Po lewej dalej nie mam żadnej narracji czy scenariusza do tej sceny. Wiem już, że to będzie obraz 3- lub 4-dniowy. Dzisiaj na pewno nie skończę tutaj na wizji. Jak nie wiem jak zacząć, to robię losowe krechy, zahaczając o obrysy ze starego obrazu. Coś się wyłania, jakby człowiek łapał za ogon psa, ale nie bądźmy tacy do przodu z wnioskami. Układ nóg i łączenie ich z glebą też bywa trudne. Najlepiej, gdy coś wrasta w ziemię jak drzewo. Osobna podłoga i osobna stopa to w moim odczuciu nieprzyjemny glitch. Nie mam pojęcia dlaczego, tak w sumie gdyby osadzić ją w śniegu. No i będzie miała ciężkie, sine kolana. Od modlitwy? A tu głowa jakiegoś nadrzędnego człowieka. Ale nie lubię metafizyki, więc nie wnikam w pochodzenie. Robię ją głównie dlatego, że dół zaczyna mi ciążyć. Nie wytrzymuję tej maniery, w której namalowana jest głowa człowieka po lewej. Dwie tak samo to już jakoś za dużo. Rozmywam ją w cholerę. Teraz coś z tymi nogami schowanymi w winogronach z przeszłości. Wystarczy zwykły gest, kształt, ud sugeruje mi kobietę, więc zaczyna się jakaś relacja między nią a człowiekiem z lewej. I co się stanie, jeśli zamaluję tą ewidentną brzoskwinię dzieckiem, jakby nowym względem tła? I tu próbuję wyjść ze strefy bezpieczeństwa i namalować coś, co mi się nie zdarza. Współczesny, nowy wózek dziecięcy. Są przednie koła i rama. Nasze mózgi, mózgi odbiorców lubią szukać patternów albo znajdować ukryte obiekty,
To wynika z ewolucji. Ci, którzy to robili sprawniej, rozmnożyli się i przeżyli. O ile kobieta i wózek nie są zbyt ewidentne, to chceć, żeby dziecko było najbardziej oczywiste, bez szukania. Pojawił mi się pomysł na tytuł. Jakieś 5 lat temu namalowałem realistyczny obraz na podstawie zdjęcia z Tumblera i nazwałem go Niechęć do posiadania dzieci. A to będzie Niechęć do posiadania dzieci 2. Podobno pośród ludzi, którzy nie mają potomstwa, tylko około 20% robi to z wyboru. Antynataliści. To ciekawa scena dla obrazu lub w ogóle do filmu. W zasadzie to sam zaliczam się do tych 20% i czuję właśnie tą czarną pustkę z tego obrazu. Oddziela mnie od poczucia spełnienia poprzez dziecko. Szczęście moja żona też nie chce. Gdyby w tej kwestii była asymetria, to pojawiają się potężne problemy w związku. Te sprawy to w moich oczach tło do tego obrazu. No bo poza zwykłym brakiem przekonania do ulegania programowi natury jest też dziwna odpowiedzialność wypuszczenia człowieka na świat. Bez jego pisemnej zgody. Taka zwykła, wymyślona interpretacja. Malowanie tak, żeby było inaczej niż inni, jest trudne i wymaga wychodzenia ze strefy bezpieczeństwa. Czasem malowanie kształtów albo tematów wbrew sobie. Zacząłem to robić parę lat temu. Wcześniej wierzyłem w wytworzenie rozpoznawalnego stylu, bo odbiorcy to lubią. Jak zacznie się sprzedawać, to już idzie. Teraz mam kaca po tym okresie. Niemal każdy obraz lub obiekt na obrazie maluje inaczej. Tak jakby każdy obraz malowała inna osoba. W zasadzie lepiej byłoby, gdyby nie dało się rozpoznać. To na przykład obraz robiony w zupełnie innym stanie. Jest niemal fotorealistyczny. Na kadłubie napisane jest Białołęka. Powstawał przez miesiąc warstwami, bo to mi pomagało psychicznie. I to są jeszcze inne moje rzeczy malowane w zależności od stanu. Jezioro Bajkał. Tu jest nadleśnictwo 1. A to jest, to są dłonie. Tytuł to jest Świadkowie Jehowy. Na pewno nie skończę go dzisiaj. Jest zbyt pstrokaty i komiksiarski. Zdjęcie saturacji i dorobienie kilku detali załatwi sprawę. O ile coś nie zmieni się, to będzie to Niechęć do posiadania dzieci 2. Przerwa na wyjście z psami w lasek. Jak wspomniałem wcześniej, Wektor i Haker to najbardziej znane psy w Polsce. Nawet o tym nie wiedzą. Żona prowadzi piesologię. Człowiek robi tę karierę od 15 lat, wydaje filmy, książki, a na ulicy podchodzą do moich psów, a nie do mnie. Przepraszam, czy to Wektor, czy Haker? 5 lat życia zdobyły większą moc socjologiczną ode mnie. I ciągle są szczęśliwe, a ja cierpię. Niesamowite, gdyby móc nagrać ich umysł na VHS i odtworzyć całość we własnej głowie.
Na razie można sobie co najwyżej kupić hełm VR. Tu będę gadał jeszcze bardziej monotonnie, żeby obserwator mógł na chwilę zanurzyć się w jeszcze innej przestrzeni niż ten zwykły, płaski obraz. No bo dla mnie wejście w VR to doznanie metafizyczne, zapomnienie o tym starym. Można rzeźbić tak samo, ale nie robić tyle syfu. Chyba że ktoś lubi syf, odlewy i transport. Można tu rzeźbić szybko, bez ograniczenia materii. Można sprawdzić, jakby to było, gdyby kamień był jak pasta do zębów. To pozwala na szybsze fotografowanie tego stanu, który akurat masz w głowie. Muszę mówić ciszej, żeby nie obudzić osób. O, i tu widać, że zaczynam czuć te same zasady, co przy malowaniu. Jeśli coś ciąży, to kontrujemy, albo celowo obciążamy niewłaściwą stronę. Co ciekawe, nie ma tu grawitacji, a to wpływa na kompozycję i ciężar całości. No tu trzeba coś napisać, bo robi się bryła zapis mojej pamięci. Bycie zbyt zagadkowym też jest drażniące. Jakiś trop trzeba wypadać, dodać. To tu mnie pies sąsiada rozprasza. Przepraszam. Idziemy dalej w przestrzeni, gdzie nie wiadomo, gdzie góra, gdzie dół. Pojęcie ciężaru kompozycji robi się nieco inne i stare malarskie nawyki przestają dobrze działać.
złamy tą syntetykę, bo ktoś pomyśli, że to moja bryła życiorysu albo coś. Nie, to inna rzeźba. Ostatnia bryła, jaką robiłem, to była bryła Gombrowicza. Zdecydowałem się odlać ją w brązie. To też wyjście ze strefy bezpieczeństwa. Po lewej się zaczyna życie. Po prawej mu się kończy. A tu mamy bandę obserwatorów, patrzą na dzieło, rzeźba niemożliwa. Co z tym zrobić? Czasami robię salę, na przykład zachęty. Cyfrowo tam umieszczam jakąś rzeźbę niemożliwą, po czym renderuję hiperrealistyczne wideo schodzenia wokół tej rzeźby. Jest to na tyle realistyczne, że wygląda jak zwykła relacja z wystawy. Takie wideo mieści się na jednym szczurze USB. Nie ma udręki z transportem. Pozostaje kwestia zakupu takiej rzeźby. Od niedawna robi się lepiej. Sprzedaż wirtualnych tworów zrobiła się modna. Nie wiem, czy to nie padnie razem z upadkiem kryptowalut, ale jeśli NFT przetrwa w świecie sztuki, to otwierają się nowe obszary do eksploracji dla każdego artysty. Nie wszyscy to lubią, nie wszyscy ufają nowej technologii, ale nie ma żadnej siły, która zahamuje ten powolny, uporczywy postęp. Jeszcze tu trochę zmarch, bo wszystko zbyt syntetyczne. Ten program nawet liczy pomięcie tkaniny obwlekającej bryłę. To niezwykle przyjemne uczucie. Powoli kończę VR na dzisiaj. Finalny podpis może się jeszcze przydać. Normalnie piszesz kolorem po werteksach, czyli po punktach siatki, a nie po powierzchni. Śni mu się. Muszę szeptem. Z
50 kilo zwykłego martwego mięsa miesięcznie powstaje gdzieś taki jeden znany pies, co waży 40 kilo. DNA, biologia to niesłychane zjawisko. Znowu tabletka opiatu i pregabaliny po południu i czekanie, aż się wchłonie. Ojciec też miał zeszyt z zapisanymi codziennie dawkami. Wieczorem siadam do scenariusza. Szlaki wizualne odpoczywają. Moje zadanie to wzmocnić i poprawić strukturę dramaturgii w filmie Pilot, który mówi o przyłapaniu Amerykanów z upuszczonymi gaciami podczas 9-11. Po lewej mam krótko opisaną każdą minutę filmu, a po prawej aktualny, nieukończony scenariusz. Umysłowa gra polega na tym, żeby zobaczyć całość z dużej odległości i wytropić luki albo ciekawe zależności. O, tu krótko opisuję kolejne strony, czyli minuty scenariusza. W pionie idzie oś czasu, a numerki to minuty. To na razie praca prosta, zwykła translacja. Scenariusz jest robiony po angielsku, więc tłumaczenie w głowie generuje trochę pomyłek, ale to nie o to teraz chodzi. Kolorem można kodować sceny, niebieskie to akcja w kokpicie samolotu myśliwskiego i tak dalej. Nie mogę tu za bardzo mówić o fabule, wiadomo. Jeśli zajmie mi to 10 lat, to będę szczęśliwy. 10 lat robienia filmu, psychologicznie dobry powód do życia. Wstajesz i robisz film, sam w pojedynkę, niezależnie. Tu po lewej zaczyna się robienie połączeń. Tak robią w Netflixowych serialach, filmach i tak dalej. Pisząc pierwszą wersję scenariusza, nie robiłem tego. Pisałem z marszu. Można nawet bardzo umownie zacząć prognozować napięcie w danej minucie filmu. To, czy w finalnej wersji publiczność będzie miała takie same odczucia, jest zawsze swędzącą zagadką. Muszę mówić ciszej, żeby nie obudzić osób. Rysując ten wykres napięcia w filmie, zrobił mi się jakby boczny przekrój jakiejś rzeźby. No, mógłbym w sumie zobaczyć, jak wygląda bryła napięcia aktualnej wersji scenariusza, robiąc przekład z 2D do 3D. Mam sporo czasu. Szybki szkic, żeby za bardzo nie wciągnąć się w rzeźbienie, bo istota porządkowania wyleci mi ze łba. Tylko prosty rysunek, nic VR.
O, ten pik to będzie to. Ten to będzie to. Co da mi taki rysunek? Pozornie nic, ale w moim przypadku wszystko odczuwam synestetycznie. Kształt rozmowy, kształt spaceru z psem albo kształt scenariusza. Mogę w nim wtedy obracać, grzebać, szukać złych wyważeń, złej kompozycji, gdzie tkwi nuda i tak dalej. To samo, co robi się przy obrazie. Ćwicząc to tutaj pomagam malowaniu. To trochę jak pamięć mięśniowa, z której też korzystałem przy tamtej bryle życia Gombrowicza. Okej. Idziemy spać do budy. Idziemy spać. Hector. No nie ma co wyciągać wniosków z tego filmu. To jest fajnie. Wysikałeś się, Hector? To tylko jeden dzień z paru tysięcy. Nie ma dramaturgii, bo to nie film. Jakiś nie wiadomo co, jakaś rezystenza. Do spania, Norman. Do spania.